Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek ma taką mieszankę tematyczną wiadomości, że ciężko mi to wyrazić w tym krótkim wstępie. Zaryzykuję więc stwierdzenie, że to eklektyczna mieszanka i zapraszam do przekonania się na własne uszy. Dostępny jest już nowy, 25. numer fanowskiego magazynu Biały Kruk. Tematem przewodnim są, w ramach świętowania takiego wspaniałego kamienia milowego, właśnie kruki. Temat, przyznać trzeba, wybrany naprawdę dobrze. Bo zgadzam się ze wstępem Grzegorza Czapskiego. To faktycznie są naprawdę ciekawe, inteligentne i fascynujące stworzenia. To powiedziawszy, bardziej pragmatyczne informacje są następujące. 8 opowiadań, 2 artykuły, 1 część powieści w odcinkach. W sumie 117 stron darmowej fantastyki, z których same opowiadania stanowią 86. Z tego miejsca chciałbym też osobiście złożyć ekipie Białego Kruka gratulacje. Zdaję sobie bowiem sprawę z tego, ile wysiłku, stresu i czasu kosztuje zrobienie choćby jednego numeru czasopisma. Szczególne gratulacje należą się zaś wszystkim tym osobom, których praca pozostaje nieco w cieniu. Redaktorom, selekcjonerom, korektorom. Gratulacje. Jesteście wielcy. Do sprzedaży trafiły już podręczniki Pathfinder Player Core oraz Pathfinder GM Core, stanowiące podstawę odświeżonej drugiej edycji Pathfindera. Są to pierwsze 2 z 4 podstawowych odświeżonych podręczników. Pozostałe 2, ten o potworach i ten o nowych mechanikach, trafią do sprzedaży w przyszłym roku. Twórcy podkreślają, że choć zmian jest sporo, to jest to jednak tylko odświeżona edycja, co oznacza, że jest kompatybilna z poprzednimi wydaniami i że nie należy jej traktować jako nowej wersji systemu. Sam Pathfindera nie znam tak dobrze, jakbym chciał, ale internetowe reakcje wydają się być całkiem pozytywne. Warto też zwrócić uwagę, że całość wydana jest na licencji org, co jest ze wszechmiar dobrą wiadomością i jednym z powodów, dla których Pathfinderem jeszcze się zainteresuję. Okruchy. Jak donosi serwis gram.pl, pochodzący ze Szwajcarii cosplayer Swiss Witcher wraz z cosplayerką Linają pracują nad fanowskim filmem o przygodach Geralta z Rivi. Ma to być krótkometrażowa produkcja trwająca od 5 do 10 minut, której premiera zapowiedziana jest na przyszły rok. Cóż, ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Fanowskie produkcje nie bez powodu cieszą się sporą popularnością i mam nadzieję, że tym razem też uda im się zrobić coś dobrego. W dniach od 5 do 10 grudnia w Jastrzębiej Górze odbędzie się konwent Nordcon. 36. konwent polskich klubów fantastyki. Tematem przewodnim będzie tradycyjne fantasy z lekkim mrugnięciem do RPG. Link do strony konwentu, na której znajdziecie więcej informacji o samym konwencie, kosztach noclegu, gościach i programie, zostawiam wam w opisie. Powiem tylko, że Nordcon określony został przez Jacka Falejczyka, człowieka stojącego za Zewem Zajdla i jednego z gości Nordconu, jako konwent w starym stylu. I przyznaję, że patrząc na stronę wydarzenia, wygląda na to, że miał absolutną rację. Zdecydować o tym, czy to impreza dla was, musicie jednak sami. 30 listopada o 18 we Wrocławiu, w filii Marysin Wrocławskiego Centrum Kultury, odbędzie się spotkanie autorskie z Agnieszką Sorycz, autorką książki Północne Widmo, drugiego tomu cyklu Na skraju burzy. W serwisie Katedra dostępny jest fragment powieści Czerwony Mars autorstwa Kima Stanleya Robinsona. Mówić, że to klasyka, to jakby nic nie powiedzieć. Książka i cała seria są na tyle wpływowe, że zainspirowały nawet nieoficjalną, choć powszechnie szanowaną, flagę Marsa. 3 pasy pionowe. Od lewej czerwony, zielony, niebieski, reprezentujących 3 fazy terraformacji planety. We wtorek 28 listopada w Warszawie, w Centrum Praskim Koneser, odbędzie się spotkanie autorskie z Michałem Gołkowskim dotyczące jego najnowszej książki Obsydianowy Motyl. I to już wszystko, co mam dla was w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Pasku.